Pogoda piękna, słoneczna, a my siedzimy w domu. Zaraz idę do kuchni, będę szykować szynkę, będę piekła szynkę dzisiaj na Thanksgiving. Mieliśmy jechać do znajomych do Arizony, ale niestety dzieje się to, co się dzieje, więc nie pojechaliśmy. Co roku u nich na patio zawsze robiliśmy indyka. Robiliśmy tak zwanego fry turkey, czyli taki duży garnek. Zawsze był na patio, prawie cały wypełniony olejem. I smażyliśmy indyka. W tym roku niestety nawet tego nie robimy, bo dla naszej dwójki nie za bardzo nam się chciało. A wy będziecie ze mną, zobaczycie, co z takich popularnych rzeczy przygotowuje się w Stanach na Thanksgiving. Mam zamiar zrobić też jakieś tam serniczki małe, ale to za chwilę. Najpierw pokażę wam dekoracje moje, które mam co roku. Pierwsza z nich to taka dynia. Kupiłam ją już dawno, prawie 5 lat temu. Bardzo fajnie wykonana. To jest taki ala cieniutki metal pomalowany. Bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy kolejną dekorację. Taka mała dynia. No i pani sowa, czy tam pan sowa. Do kolekcji, do dyni. No i oczywiście na drzwiach. Na drzwiach tego typu dekoracja. Zazwyczaj ona była na zewnątrz. W tym roku powiesiłam ją w środku. Tutaj mam już przygotowane takie ciasteczka, które będę kruszyć. Będę mieszać z masłem. No i w foremkach będę wkładała takie tą masę z pokruszonych ciastek. Później krem, czyli serek mascarpone, ser, cream cheese i dynia. Tego typu takie małe serniczki. Hej, hej. Co tu się wyprawia w tej kuchni? Dziś święto dziękczynienia, czyli święto indyka po amerykańsku. No tak, tak. Mamy dzisiaj Thanksgiving. Ale święto indyka, dlatego dzisiaj indyka u nas nie ma. Jest szynka. Bo nie kupiłeś indyka. I nie chciałem indyka piec dla dwóch osób. Więc nie ma indyka. Będzie szyneczka pieczona z... Tutaj jest gotowe. To jest taki chleb, wysuszony chleb. Tak, to z jakimiś przyprawami. I tym się wypycha indyka. I będziemy mieli to plus szyneczka i takie warzywa. Tak to wygląda. I to będzie nasze. Nawet ładnie pachnie. Bo jest z przyprawami. Muszę tam. Thanksgiving dinner. A, to moczysz w tym rosołku, tak? Nie, nie moczę, to się gotuje. Gotuje masło się. Masło z tym rosołem i później się zalewa tym i to ma napęcznieć i dopiero można jeść. A, i zamiast indyka to wypchamy tą szynkę. No może być. Jak się nam uda. Może być i tak. Także. Muszę jeszcze masło roztopić do tego i mam prażoną cebulkę. Chcesz pomachać? No, fajnie pyszka, pachnie. Pyszka. Muszę dodać tu do brukselki i do marchewki. Piekarnik się rozgrzewa. Tak. Także to dzisiaj nasza kolacja. A ja wracam do mojej lampy, bo trochę ją przerabiam. W międzyczasie ty gotujesz, a ja tam coś dłubię znowu przy akwarium. I mam deserek, ale to później ci pokażę. A jaki? Sernik z dynią.
Sernik z dynią na deser. No, no. Na razie. Oto i nasza szyneczka. Pachnie rewelacyjnie. Zobaczcie. Teraz ją przełożę na deskę do krojenia. Naprawdę zapach, rewelacja. Dodatki, brukselka, marchewka i deser na później. Do tego mamy nasz farsz i żurawinka. Winko, dwa talerze i tak dziś w tym roku i serniczek. Obchodzimy nasze święto dziękczynienia, święto indyka, jak ja to nazywam. Pierwsze cięcie, siostro. Nierówno. A to nic. Zapach, rewelacja. I tak szyneczka w plasterki, na talerz i możemy jeść. Ale grube, nie żałujesz. Nie. A czego mam żałować? Koronawirus szaleje, więc trzeba oszczędzać jedzenie. Dlatego siedzimy sami. Jak zabraknie w sklepach, to taki plasterek będziemy dzielić na trzy. Powinniśmy być w Arizonie, a siedzimy w domu. Powinniśmy piec indyka, ale niestety. Indyk był kupiony z restauracji, ale nie będzie nam spróbować indyka z bardzo fancy restauracji. Mamy naszą szynkę. Trudno. Przynajmniej wszystko mamy naturalne, organik. No. A w restauracji to wiecie jak jest. Po najniższej linii oporu. No, wszystko musi się zgadzać, tak? Hajs się musi zgadzać. Nie może być kupione coś drożej, bo nie wyszliby na tym. Muszę paluchem, sorry. Żurawinka, poczekaj. A, żurawinka. To do siebie nakładasz czy dla mnie? Do ciebie, oczywiście. No, ty to sobie weźmiesz połowę tego, albo jeszcze mniej. Możesz iść jeść. Idę.